Osłona filtra paliwa wygląda już co najmniej średnio. Może wypadałoby coś z nią zrobić. Po lekkim przemyciu widać ogniska korozji wszędzie. No to dołu wygląda jeszcze gorzej, no ale czego się było spodziewać. Muszę jakoś usunąć starą farbę. Zobaczmy, ile jest wart taki marketowy zmywacz w sprayu. No najwyraźniej nic. Ale nie szkodzi, na szczęście są inne sposoby. Na koniec kwas fosforowy, tutaj akurat w postaci jakiegoś tam środka z marketu. Generalnie chodzi o to, żeby dotrzeć do resztek tlenków żelaza, które gdzieś tam w zakamarkach jeszcze mogły zostać. Ostatecznie tak to wygląda, zwłaszcza od góry widać jeszcze jakieś resztki starego podkładu, no ale on siedzi tak mocno, że w sumie nie warto się chyba bawić w jego zrywanie. Jako warstwę antykorozyjną Corizon. Na szczęście nie muszę się przejmować zaciekami ani niczym takim. W sumie im grubsza warstwa, tym lepiej. Jako ochrony antykorozyjnej od góry myślę, że wystarczy zwykła farba. Nie miałem pod ręką nic lepszego, no ale przynajmniej znalazłem resztkę czarnego Hammerite'a, to myślę, że też może być. Od dołu coś bardziej dedykowanego, czyli tutaj krot Blachogum. Jeszcze zapomniałbym o śrubkach. No i gotowe. Nawet nie widać, że coś było robione.